Nawet chodzenie na siłownię może być mechanizmem obronnym. Nasz mózg on sobie zawsze wynajdzie jakąś wymówkę, czy jakąś taką, wiesz, iluzoryczną historię, którą ci opowie, żebyś ty uwierzył, żebyś tego nie robił. I teraz, po pierwsze, na tym takim właśnie poziomie behawioralnym, czyli ja jestem w stanie się uwarunkować, że załóżmy, wstaję rano i od razu robię najtrudniejszą rzecz. I teraz. To jest znowu kolejna pułapka, bo ja często ludziom też tłumaczę, że nawet chodzenie na siłownię może być mechanizmem obronnym. Bo jeżeli ty masz do zrobienia coś trudnego w obszarze związanym z biznesem, z karierą, i teraz wstajesz rano i idziesz na siłownię na godzinę, półtorej, do, bardziej się dojeżdżasz, potem jesteś zmęczony, potem tego siadasz i myś, kurde, no nie mogę się skoncentrować, to jest pułapka mózgu. Bo mózg na przykład w moim przypadku, on zna siłownię, siłownia jest łatwa, lekka, już tyle razy to robiłem. I daje ci satysfakcję, że nie będzie, że nic dzisiaj nie zrobiłeś. Tak, i jeszcze jest taka właśnie że ja byłem na siłowni.